Jakże zmienia się ten świat, z każdym wiekiem inny on, lecz od wieków bije wciąż nieprzerwanie jeden dzwon. Dzwon tych samych Bożych prawd, dzwon tych samych Bożych słów. Więc wspomnijmy dzisiaj znów, co na dziś Bóg dla nas ma. Nie tęsknijmy za tym wczoraj, bo przeszłości ma już smak. A Bóg kochał ciebie kiedyś i dziś kocha ciebie tak. Bardzo mocno, tak jak wtedy, gdy obudził serce twe. Wlał do niego swoje życie, o twym życiu wszystko wie. Człowiek, tak go pięknie nazwał Bóg, jest postawiony na tym świecie pośród wielu różnych dróg. Czasem idzie, czasem jedzie, cel obrawszy sobie raz. Więc zapytaj dzisiaj siebie, czy na dziś już cel swój znasz? Życie to jest wieczna podróż przez pielgrzymi ziemski szlak. Bóg nasz na tej trasie świata jasny swój postawił znak. By nie mylić ścieżek naszych z tymi, co nie nasze są, bo okaże się po czasie, że minęliśmy swój dom. Słuchaj swego więc anioła, na anioła słowa patrz. Raz przyniosą tobie radość, raz rozbudzą w tobie płacz, raz powiodą przez doliny, raz na szczyty wzniosą cię. Pytaj swego wciąż anioła, gdzie masz dojść. Twój anioł wie. Nie pozwoli ci się spieszyć ten towarzysz miły twój. Gdy za bardzo się rozpędzisz, on postawi znak swój stój. Bo przystanki w tej podróży bardzo pożądane są, bo w pośpiechu, bracie, łatwo minąć jest swój dom. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę rami, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęścia żon i mnie w opiece swej mniej. Dopóki ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczy, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki, mój Boże, jedyny spraw. Dopóki ziemia się toczy, zdumiona obrotem spraw. Dopóki czasu i prochu, wciąż jeszcze wystarcza jej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Thank you.
Coś można, jak inna żadna, bo poczniesz króla nad królem, a nazwą do Emanuel. Nie trwóż się, Mario, Dzieciątko święte, powijesz siankiem mu żółbek wyścielesz, nim błyśnie gwiazda w Betlejem. Radować wszyscy się będą, chwalić kolędą, bić będą niskie pokłony przed Twoim Cóż za wielka tajemnica powierzona Pannie tej. Nad tą wielką tajemnicą teraz się pochylić chciej. Oto światło jasne z nieba przeniknęło sen na świat. Będą nowe narodziny, przyjdzie już niebawem brat. Taki sam jak każdy człowiek, ale z boskim sercem weń. I choć noc to będzie jasna, jasny wszystkim wzejdzie dzień. Przystanek Kielce. Namówiłeś mnie na ten wyjazd, wcale mi to nie odpowiada. Mam tyle roboty. Kiedy ja się z tym uporam? Ojej, a ty znowu swoje. Robota nie zając, nie ucieknie. Święta idą, dawno nie byliśmy u rodziców. Choć jeden rok spędźmy te święta rodzinnie. Zaraz będą nowe obostrzenia z racji pandemii i znów nie będzie możliwości spotkania. Mnie to na rękę. Roboty by się podgoniło, krzew by się nie czepia. Ty, to niedługo nie będziesz miała czasu umrzeć. Ty tu mi o śmierci nie zaczynaj. Filozof się znalazł. Życie przede mną, nigdzie się nie wybieram. Jestem młoda, więc co mi tu o końcu pleciesz? Ty widzisz, co się teraz dzieje? Młody czy stary na jednym wózku jadą. Latami to się życia nie mierzy. Na litość. Depresja cię dopadła. Żyć ci się nie chce. A z tobą to taka rozmowa. Ty tylko po wierzchu się pływasz, siedzisz po uszy w robocie i rzeczy ważniejszych niż ona nie widzisz. Co sugerujesz? Że o nic nie dbam? Dobrze, skończmy ten temat, bo ludzie mówią. Przystanek Radom. Mówię pani, to koszmar nie życie. Pani, mam 5 dzieci. Wszystko pozakładało rodziny. A wnuków pani, że emerytura to mi się w mikro schodzi. Każdemu daj. Ale jak człowiek pomocy potrzebuje, to znikąd jej nie masz. Każdy zajęty, ten pracą, ten nauką, jeden na drugiego przerzuca. Ale jak emerytura w kieszeni, to i u mnie pani w domu ciaśniej. Bo co potrzeby każdy ma i to jakie, to i matkę i babcie widzą. Takie czasy, paniuś, pieniądze, a nie człowiek się liczy. Co ma chodzić?
zabawy do powiedzenia dziś. Jeszcze powinien się czuć winien, że w ogóle czegoś chce. Ja pani wdowa bezdzietna, ale znam te problemy. Niejedna sąsiadka przychodzi się wyżalić. Młode dziś zagonione. Pani, znajdziesz młodych w kościele? Im Bóg nie jest potrzebny, przeszkadza nawet. Tego broni, tamtego broni. Lepiej sobie w niedzielę do sklepu jechać, aniżeli do kościoła iść. Nie tak jest? Pani, ale człowiek wierzga, dopóki młody i mocny jest. Ale jak go wszyscy opuszczą, to i o Bogu sobie przypomni. Pani, ja znam takiego jednego. Całe życie było od Boga i do dziś ani rusz. Nie przekonasz starego wypi. On wszystko wie najlepiej. A bo mu śmierć jeszcze w oczy nie zajrzała, to i wierzga. A zna pani taki dowcip, jak ateista mówił przed śmiercią? Jak Boga nie ma, to daj Boże. Ale jak jest Bóg, to nie daj Boże. Co za świat. Wszystko się dosłownie pozmieniało. Dzieciaka nie pouczysz, bo on mądrzejszy od ciebie. A i staremu nie zwrócisz uwagi, bo też dużo przeżył i wszystko wie. Pani, ja to sobie myślę, że teraz to w ogóle nie ma takiego zdrowego porozumienia. Wszyscy ino gadają, narzekają, aż już się tego słuchać nie chce. Wszystko to wydaje się być trudne, bo w naszej podróży zapomnieliśmy o zatrzymaniu się. Pociąg nie pędzi, tylko jedynie on ma swój przystanek o każdej godzinie, a wtedy drzwi, co zamknięte w pędzie maszyny były, na każdym przystanku szeroko się otworzyły. Tak samo musi się stać z twoim zamkniętym sercem. Zatrzymaj się, drzwi od serca odblokuj, a wejdzie w nie radość, nadzieja, pokój. Przystanek Rzeszów. Mały, ty sam tak podróżujesz? Nie masz rodziców? Nie mam, nigdy nie miałem. Babcia.
babcia cię wychowuje? Babci też nie ma. To gdzie mieszkasz? Kto się tobą opiekuje? Ciocia, ale uciekłem od niej, bo jest niedobra. Ciągle tylko na mnie krzyczy. Ciągle tylko na mnie krzyczy. W pociągu nie słyszę jej krzyków. Jest spokojnie, więc sobie jeżdżę sobie tak przez całe życie. A masz bilet? Nie mam, ale udaje mi się jeździć bez biletów. O, jakie ładne choinki, tyle świateł. A ja znowu będę miał święta w pociągu, ale to już lepsze niż z kwaszonami na ciotki. Wygląda wtedy jak zła czarownica. Przystanek Przeworsk. Hej, a ty jak i gdzie spędzasz święta? A wiesz, mój były się odezwał. Gdzieś wyskoczymy, kilka dni wolnych. Będzie miał też wolną chatę, to pewnie na chacie sobie jakieś zajęcie znajdziemy. No, to co zamierzasz? Jak to co? Jak zwykle. Święta, nuda. Siedzę ze starymi w chacie i odliczam godziny, żeby te wolne minęły i wreszcie gdzieś się wyrwać. To jak więzienie te święta. Dobrze nazwane. Twoje święta to twoje więzienie. Przystanek niezrozumiały, bo nie na tym przystanku miało wysiąść twoje serce. Zamiast uradować się, tylko umęczy się więcej. To nie twój przystanek. Znów się pomyliłeś. Cel podróży zgubiłeś. Nie byłeś uważny na znaki, mapę i słowa. Pełna jest twoja głowa informacji sprzecznych, pustych, niedorzecznych. Przestań dyskutować ze swoją nudą, z tym, co przed tobą i co jeszcze będziesz musiał. Porozmawiaj ze swoim chcę. Ono naprawdę bardzo dużo wie i nada twemu życiu prawdziwy kierunek. Więc wsiadaj. Słuchaj, szukaj mądrych informacji, a nie tylko swoich błędnych, wyświechtanych racji. Była noc, ciemna noc, wielki mgła. Była noc, ciemna noc, ona szła. Dokąd idziesz, panienko, taka krucha, jak szkiełko do Betlejem, panienka szła. Dokąd idziesz, panienko, taka krucha, jak szkiełko do Betlejem, panienka szła. Była noc ciemna, ciemno zbawienia swa ludziom, nadzieje świt nowego, lepszego dnia. Szła przez ciemno zbawienia swa ludziom, nadzieje świt nowego, lepszego dnia. Popatrz. Oto święta para, jak ty w swojej podróży. Jest ciężko, ale im czas naprawdę się nie dłuży. Mają cel. Zdążają na przystanek, na spotkanie miłości. Tak trudno w tej podróży, lecz ile w nich radości, pokoju, zawierzenia. Nie mają zbyt wiele mienia,
Bagaże nie utrudniają im drogi i chociaż bolą nogi, niesie radosne serce i duch uskrzydlony. I to jest sedno. Jesteś szczęśliwy, nawet jeżeli bardzo życiem zmęczony, jeśli odnalazłeś sens, poświęciłeś się, pracę na dobro zamieniłeś, wszystko na właściwym miejscu. Na przystankach nabrałeś mocy i siły. Spojrzysz wtedy wstecz i powiesz, szczęśliwe dni moje były. Wszystkie złożyłem w cudowną księgę życia. Boża latarnia wysyła swoje sygnały. Idziesz więc nadal krokiem śmiałym, na przystankach upewniając się, że naprawdę w kierunku dobrym zmierzasz. Każdy z was ma swoją historię. Inaczej widzi, inaczej czyta. Każdy z bagażem innych zdarzeń, ale wszyscy pełni pięknych marzeń. Każdy by chciał, by inaczej wyglądał ten dzień, ten czas, czy jego doświadczenie, całe jego życie. I rozczarowani, co innego widzicie, bo nie było w waszym życiu takiego przystanku, na którym spotkalibyście miłość przed wieczorem, przed południem, o poranku. A bez miłości nic zrozumieć się nie da. Wam Boga miłości naprawdę potrzeba. I jest taki przystanek, na którym ta miłość czekać na was będzie. Tylko jadąc, proszę, rozglądajcie się wszędzie. Nie skąpcie wysiłku patrzenia i szukania. Zamiast gadulstwa, biadania, narzekania, zanurzcie się w ciszy. Wyjrzyjcie przez życia okno, a wasze nogi się nie potkną, bo odkryjecie, zobaczycie wasz przystanek. To będzie wasze nawrócenie, nowy poranek, nowa radość, nowy zapał i nowa siła. Przystanek Betlejem. Zobacz siłę serca
mi nie skleiły. Nadal płacze nasz Jezusek miły, może płacze nad tym złym światem, więc kolędę zaśpiewajmy my. Przychodzimy, szczerzy aż do bólu, aby spojrzał na nas Jezu, zmienił coś w nas Królu. Ty dopanuj w naszym życiu, władaj w naszych sercach, usuń wszystkich naszych bożków i tron w nas swój utwierdza. Niech egoizm nasz ustąpi, zapatrzenie w siebie. Zamiast myśleć tak po ziemsku, daj myśleć o niebie. Niech przystanek ten w Betlejem zostanie w nas na wieki i nauczy, jak pięknym i dobrym być człowiekiem. Zbliżmy się wszyscy przed twardy ten tron, jak żyć, co robić, wskaże nam On. Maleńki Jezus, co tej ziemi dan, a On spojrzał na nas, Król jest i Pan. Stanku, na którym mieszka tylu wspaniałych mocarzy, również w te święta niezwykła rzecz się przydarzy. Tu wysiądzie święta rodzina ze śpiącym, maleńkim Jezusem. I zapytać się Ciebie muszę,
czy ty w to naprawdę wierzysz? Popatrz, ludzie w swoim bagażu przywieźli tu dary i wznieśli potężny dom z trzech najważniejszych kamieni – miłości, nadziei i wiary. Pytasz, jakim cudem tu, gdzie nic nie było, jest Betlejem dla Jezusa? Przyznaj, że to naprawdę porusza. Wiara twoja może przenosić góry. Ona może sprawić takie cudy, że możliwe, że niemożliwe się uda. Zapraszam cię, wysiądź tu na tym przystanku. Rozgrzej miłością serce i daj z siebie jak najwięcej. A zapewniam cię, coś wspaniałego ci się przydarzy. Ujrzysz uśmiech wdzięcznego mocarza. Naprawdę wszystkich on porusza. Dlaczego? Bo w uśmiechu mocarza ukryty jest uśmiech Jezusa. Gdy na ziemię Pan z nieba zszedł i wstaje.